Zanim rozpoczniemy podsumowanie 11 tygodnia, cofnijmy się do tygodnia 10. Wszystkie prezentowane mecze to spotkania pierwszoligowe. Empower gra w kratkę, rozgromił Budowlankę, gdy ta była liderem, a w meczu z Tomteksem również zaprezentował rozmach w ofensywie. Mimo że dwa razy przegrywał, a do przerwy był remis po dwa, to po zmianie stron czarni nabrali rozpędu i zaczęli bombardowanie. 4 gole strzelił Dominik Tomczyk, a czerwoni byli w stanie odpowiedzieć tylko raz. Szpilmacherzy po wygranej w trudnym spotkaniu z bratem Albertem zaczęli od mocnego uderzenia i po 6 minutach prowadzili 2-0. Mimo że po chwili dali się dogonić, jeszcze przed przerwą znów odskoczyli rywalowi. W drugiej odsłonie padła tylko jedna bramka autorstwa Szpilek i w zasadzie emocje się skończyły. W skróconym tygodniu 11 najważniejszym spotkaniem był mecz o Superpuchar, w którym wielka niewiadoma podejmowała FC Spec. Niespełna 2 tygodnie wcześniej w meczu ligowym żółci wygrali w samej końcówce. Tym razem, gdyby nie w miarę bezpieczne dwubramkowe prowadzenie wielkiej niewiadomej, sytuacja mogła się powtórzyć. 2 trafienia na minutę przed końcem autorstwa Galusia dały w meczu remis. 2 poprzednie podejścia wielkiej niewiadomej do Superpucharu WLB kończyły się porażką w rzutach karnych. Tym razem się przełamali i sięgnęli po brakujące trofeum. Niepotrzebne nerwy, ostatnimi czasy te nasze końcówki to jest dramat, naprawdę. Przegrywamy ważne puchary, ważne punkty, jesteśmy w tych końcówkach. Nie wiem, jakbyśmy się przegrali, to chyba bym się popłakał na tym boisku. Ten super puchar ligi znasz już, bo odebrałeś go na Sarbinowskiej. Właśnie nie. To jest ten. Puchar super... A, tak. To ten. Jest ten puchar, który odebrałeś wtedy. No, ale brakowało nam super pucharu w WLB. Graliśmy 5 razy chyba w rozbal, a tu 2 razy rzędu przegraliśmy w karnych. 2 razy rzędu przegraliśmy w karnych, więc jak czułem ten karny, pierwszy nieszczelony, oj, mówię, nie, los nie jest łaskawy, ale był łaskawy. Brawo organizator, proszę. Zaraz proszę, żeby mi się nagrało. Za chwileczkę zamieniłem. Ja mam tutaj Tomasz Markowski.